na kanale Pushing Girl. W kolejnym pushinowym vlogu. Patrzcie, jakie mam czerwone usta przez wiatr. Jaki jest plan? Najpierw nagram fajny film, a później jedziemy gdzieś, ale nie powiem wam gdzie. Zobaczycie, oglądajcie dalej. Filmik już nagrany, wszystkie sprzęty schowane, a teraz obejrzę kolejny odcinek Once Upon a Time, zanim będzie obiad. Ciocia Aga mi właśnie przyniosła winogrona bez pestek. Dzisiaj w ramach wyjątku jemy zupę w moje ulubione miejsce w pokoju, bo stół w kuchni jest zajęty. Dzisiaj jest jarzynowa. O, pytanie dnia. Jaka jest wasza ulubiona zupa? Bo moja pomidorowa. Zupka zjedzona. I teraz się ubieramy i jedziemy do kina. Woohoo! To była dla mnie wczoraj niespodzianka, bo wujek wieczorem kupił bilety. A jaki to jest film, dowiecie się, jak będziemy na miejscu. Powiem jedno, zimno. Zostajesz? Okej. Zobacz. Ci siedzi w domu, to ciepło. Mamy bilety, sprawdźmy, czy są trzy. Co bierzemy? Wodę już mamy. I popcorn czy nachosy? Czy to i to? To i to. Screen numer? 6. Ej, tutaj już. Mamy popcorn. A my idziemy na ten film. Daddy's Home 2. Pan nam przed chwilą powiedział, który sprawdzał bilety, że jest po prostu przezabawny. Nie możemy się doczekać, co? A może następnym razem wybierzemy się na ten? Christmas. No zobaczymy, idziemy zająć miejsca, chodź Miesza. Gdzie idziemy? O, znowu pustki! VIP! Pushinger! Pomachaj! No i jak wrażenia? Jak wrażenia, młoda? Podobało się? Powiemy wam jedno. Wybierzcie się, warto. Prawda? Nie będziemy spoilerować, ale... Tak. Film był. Ekstra. Ale jaki syp został w kinie. OMG, mówię wam. Ja współczuję wszystkim sprzątaczkom, które prowadzą. One zaraz wejdą tutaj. Wera ubrana? Jest komin? Telefon miałaś ze sobą, czy nie? Nie, w domu został, tak? O Jezu, już czuję to zimno! Jak zimno na polu! Na polu! No. O, 4 stopnie! Też w aucie jest zimno i to strasznie. Jeszcze się nie zdążyło nagrzać. Chyba się nie nagrzeje. Nie zdąży się chyba nagrzać. Mieszkamy daleko. Mam pomysł! Może mam pomysł, może zjemy pyszną, ciepłą pizzę. O, dobry pomysł. Ja jestem za. Ja też. Ja też. No to co, jedziemy zamówić pizzę. Tak! Czym chcecie? Pepperoni. Pepperoni. Pieczarki. Pepperoni. Kukurydza. Ser. Ciasto. Ser. A? Tak. Dzisiaj w domu nie było przez chwilę internetu. Jaka była twoja reakcja? No service. No a wujek, gdzie jest internet? Co się stało? Wujek, gdzie jest internet? Co się stało? A wujek skupiony, żeby internet szybko się pojawił, więc Weronika, ciociu, ty masz internet? Ciociu, ty masz internet? Wujek, masz... Ciociu, widziałaś to? Widziałam.
Pierwsza ubrana choinka w domu, bo po sklepach, po marketach już są poubierane, ale w domu widziałam przed chwilą, na naszym osiedlu, gdzie my mieszkamy. Dla mnie druga, bo już widziałam jedną w naszym apartamencie. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to jest choinka, czy to ktoś po prostu sobie tylko tak światełka założył. To nie jest no. Tu było widać, że to jest choinka, bo teraz stoi przy oknie, tu widać bombki, światełka, wszelkie dekoracje. Mhm. No trochę za wcześnie. No. Ubrałabyś już choinkę? Nie, bym jeszcze poczekała. W tamtym roku choinka była ubrana w ostatni dzień listopada. Bo ja zaczynałam vlogmas. Pamiętasz, czy nie pamiętasz? Pamiętasz. O, pamiętam! A w tym roku nie wiem, kiedy choinka była ubrana. W tym roku. I raz. Objęła kolacja. Najlepsza pizza ever. Wera, może kurczaczka zjesz jednego, co? Nie, dzięki. Nie mogę zdradzić pizzy. Pamiętacie, jak wam powiedziałam, że czekam na roletę i jak już tutaj będzie roleta, to nagram room tour? Przed chwilą wujek dostał telefon z Polski, że nasza paczka do nas nie przyjdzie. Najpierw wujek myślał, że kurier dzwoni, bo chciał powiedzieć, że zaraz będzie u nas. A okazało się, że pani, która do nas dzwoniła, chciała nam powiedzieć, że nasza paczka się spaliła. Plus całe auto i wszystkie paczki, które były w aucie. Widzicie, jakie smutne informacje na wieczór? O, ciocia Aga tutaj jest, więc wam teraz... Tak. No niestety, nie będzie na razie rolety, nie będzie tej drugiej paczki, bo tak naprawdę ta przesyłka składała się z dwóch paczek. W jednym pudełku była roleta, która oryginalnie została przez firmę zapakowana i przysłana. A w drugim pudełku były też produkty różne, spożywcze i niespożywcze, na które czekaliśmy. Najgorsze jest to, że na roletę czekaliśmy dość długo. Później jak ta roleta przyszła, to czekaliśmy na jeszcze jedną przesyłkę, żeby to wszystko razem wysłać tutaj do nas, do Irlandii. Nie ma rolety, nie będzie też drugiej przesyłki, także lipa straszna. Lepa. Pani powiedziała, że nie wie, czy nasza paczka została zniszczona przez straż, która gasiła samochód, czy nasza paczka się spaliła, nie jest w stanie nam tego powiedzieć. W każdym razie samochód się zapalił i nam powiedziała, że na początku była jakaś usterka, przyjechał mechanik, naprawił, po czym samochód wyruszył w trasę i się zapalił. No i taka sytuacja. Nie wiemy, czy odzyskamy kasę, czy nie. Mieliśmy przy zamówieniu opisane, co jest w paczce, co jest wysyłane. Mamy na niektóre rzeczy paragony, mamy paragon na roletę. Były też paragony w paczce, ale to już na mniejsze kwoty, więc to już tak naprawdę mało istotne. Najważniejsza i najdroższa w tym wszystkim była roleta. Także nie wiem, na razie czy będziemy tu zamawiać, czy nie wiem, powiem wam, że zszokowała mnie ta informacja. Dominik na początku, jak usłyszał panią przez telefon, z polskiego numeru jeszcze dzwoniącą i mówiącą, że chciała nas poinformować, że nie będzie paczki, pierwsze co pomyślał sobie to, że zepsuł się im samochód na trasie i paczka będzie na przykład w połowie tygodnia. A za chwilę pani go informuje, że samochód się zapalił i paczki nie będzie. I to nie tylko paczka do nas, bo tych paczek na tym samochodzie było sporo. Także nikt, kto czekał na paczkę w ten weekend z firmy kurierskiej, gdzie my zamawialiśmy, paczki nie dostanie w ogóle. Szkoda. A jak to rozwiążą? Nie wiem. A tak wszystko było zaplanowane. Dzisiaj jeszcze rozmawialiśmy o filmach, prawda? I zaplanowałaś sobie wszystko po kolei. Kilka godzin później dostajemy telefon, że nie ma rolety. Lepa. Lipa, straszna lipa. No. A zobaczymy, co będzie dalej, jakie informacje dostaniemy na początku tygodnia, bo pani powiedziała, że będą się z nami kontaktować i nas poinformują, jak to wszystko zostanie załatwione. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Tak jak wam powiedziałam, my tam paragony mamy za niektóre rzeczy, a w szczególności za te droższe rzeczy. Także... Nie wiem, czy nawet jakbyśmy zamówili Wera roletę, a ja nie wiem, czy my się tak szybko wyrobimy. Bo to jednak trzeba poczekać na realizację. Będziesz po prostu musiała najprawdopodobniej przesunąć nagrywki tego filmu i tyle. Mhm. Przykro mi bardzo. Ale chciałaś mieć wszystko gotowe. No, poczekacie, tak? No muszą, no nie nasza wina. No. Myśmy wszystko zaplanowały, chciałyśmy jak najszybciej.
Bojenka też wybrała sobie piękny kolor rolety, ale no widzicie, tak to jest. Okej, czas na dobre informacje. Babcia do mnie zadzwoniła i powiedziała mi: Weroniczko, są świeżaki w Biedronce. Uhu, ja byłam taka ucieszona, przepraszam, mam chrypę. I babcia powiedziała, że jutro pójdzie, może, kupić mi następnego świeżaka. Uhu, ekstra. Ja tak, bo teraz chyba już nie ma na punkty, tylko teraz się kupuje świeżaki. Ja nie wiem, ja dokładnie nie jestem wtajemniczona, jakie to były zasady, bo tam się zbierało naklejki, wklejało się w takiej książeczce i można było chyba kupić taniej albo dostać za darmo. Uh-huh. Nie jestem pewna. Tak. Wiem, że były świeżaki takie duże jak twoje i były juniory, to takie malutkie. Tak, takie malutkie. I chyba jak się zebrało ileś tam punktów, to mały był za darmo. Nie, nie wiem, nie wiem, nie chcę mieszać, bo nie jestem pewna. Ale wiemy, że świeżaki jeszcze są, także zobaczymy, co się uda babci załatwić jutro. No, ja bym chciała rzodkiewkę albo brokułę. Nie, brokuła chyba nie było, Wera. O. Chyba była borówka, rzodkiewka, jabłko, kalafior, rzodkiewka chyba Żaneta, borówka, nie pamiętam. Barbara. Jabłko, nie, nie, nie. Jabłko... Antek, kalafior Krzyś, tylko ty swojego nazwałaś Benek. Ja myślałam, że jabłko Jaś. A nie Antek? Antek chyba jabłko. Ja myślę, że Jaś. A borówka Bartek? Barbara. Barbara? Barbara. Barbie. Dobra, no na pewno nas twoi widzowie poprawią, bo zawsze nam piszą właśnie o świeżakach, dużo pisali w komentarzach, także na pewno nam napiszą, co gdzie tutaj pomieszaliśmy. Więc teraz nie pytajcie się, kiedy będzie room tour, bo ja sama nie wiem. Ale wiem, że dużo z was śledzi YouTube'ową ciocię Agę, bo to taka nasza ciocia. Ona na pewno też wspomni w swoich filmach, co będzie z naszą paczką. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, subskrybować kanał Pushing Girl i zobaczymy się w następnym filmie. Pa!